strony w pełni rednecko wita was Lobo. Przemoc na ekranie. A dlaczego rednecko? Bo dziś będzie typowo o wieśniakach w siurach. Czyli o czym dzisiaj mowa? O Inbred Alexa Chandona. Tak jest, moi drodzy. Na polski to będzie... Krwawa gościnność. Ale ja nie bardzo rozumiem, o co chodzi im z tym. Krwawa gościnność. Jak dla mnie redneki nie były zbyt gościnne. Zresztą jak w większości przypadków, czego nas historia kina już nauczyła niejednokrotnie. Chociażby cofnijmy się do 72 roku, kiedy to John Borman zrobił legendarne uwolnienie i po raz pierwszy w historii padło kwić jak świnka. Najbardziej niezapomniana rednecka kwestia w historii. Squeal, ladder. Squeal, ladder. Come on, squeal, squeal. Tak jest. A więc dziś czysto o rednekach. O rednekach i to bardzo nietypowych, brudnych, obleśnych rednekach. Bardzo rozrywkowych rednekach. A wyjątkowo rednecko rozrywkowych, to fakt. Lubią się bawić nie tylko w brudnej dziurze, ogólnie lubią wszelkie brudne dziury. Tak, a więc dziś Inbred Alexa Chandona, film z 2011 roku. Jest to trzeci pełnometrażowy film tego reżysera. Wcześniejszy chociażby Cradle of Fear. A, diametralnie zmienił swoją stylistykę, tak, estetykę, tak, prawda? Tak. I to film, który ma już 10 lat, jeśli dobrze pamiętam. Nie, obecnie 12. 2001. Tak, ale pomiędzy Cradle of Fear a Inbred jest dokładnie dekada. Ja myślę, że dzisiaj nie musimy się obawiać spoilerowania, bo ten film, musisz przyznać mi rację, no fabułę ma prostą jak moje widły. Zaiste, zaiste, przeno, zaiste. Tak, ale zanim może przejdziemy do fabuły, wspomnijmy, że jak film o rednekach, ostatnio niewiele ich jest, prawda? Prawda, pojawiają prawda, się prawda. Gdzieś ci rednecy, gdzieś tam przemykają, niby w tych nowych teksańskich i tak dalej, w tym Wrong Turnie, niby mutanto jeszcze redneki. Jeszcze zakrapiają jakimiś mutantami. Tak, 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 tak. Ale żeby takie srogie, stare, dobre wieśniaki się pojawiły, to ciężko. No bo tak, cofnijmy się. W ogóle, podgatunek filmów o rednekach ma swoją nazwę. Hicksploitation. I tak, w 72... John Borman wystartował ze wspomnianym już przeze mnie uwolnieniem, które, krótko mówiąc, urwało system. Nie ma bata. Zdecydowanie. I Bill McKinney, który wypowiedział te pamiętne właśnie słowa, kwić jak świnka, poruszył lawinę razem z Bormanem filmów o rednekach. Po Deliverance, co jeszcze przyszło? Było Southern Comfort, gdzie oddział Gwardii Narodowej musiał stawić czoła bandzie kahunów, czy kajunów, tych, wiesz, mieszkańców Luizjany, którzy na nich zaczęli polować, a w przeciwieństwie do gwardzistów oni mieli ostrą amunicję. Świetny film Waltera Hilla, genial. Hunter's Blood, kolejna perełka o rednekach myśliwych. Edge of Honor, kolejne srogie kino. Savage Encounter, tu tym razem RPA i redneki. Tak jest. No wiadomo, klasyczna Texas Chainsaw Massacre z 74 roku. Mother's Day. The Rage. Blood Games, które jeszcze do tej pory nie ukazało się na DVD. Midnight Johna Russo. Trochę bardziej zabawnie, Redneck Zombies. Genialne Trapped kanadyjskie, w którym Henry Fonda przyszedł samego siebie. God's Bloody Acre. Kolejne świetne redneki na zadupie. Fair Game. Tu tym razem redneki w stylu australijskim. Bloodstalkers. Kolejna perełka z czasów VHS-ów. Niestety u nas nie wyszła, ale wyszła w Stanach. Do tej pory nie ukazała się na niej. No i na koniec chociażby Whiskey Mountains. Pięknie brzmiący tytuł o rednekach. Robo, powiedz mi taką rzecz. Strasznie niskie oceny ma ten film. Inbred. Inbred. Tak, bo ja podejrzewam, że główny problem Inbred tkwi tym, że większość ludzi nie jest przyzwyczajona do tego, co Alex Chandon wymyślił na ekranie. Po prostu nikt nie jest przygotowany na taką formę eksploatacji. Może kiedyś, jak najbardziej. Ale obecnie to trochę przygasło. Pomysły, dziwactwa Alexa Chandona, które są w tym filmie uwydatniane. Przy każdej scenie, patenty, zaskoczenia.
Ja nie mogłem się oderwać od ekranu ani na chwilę. Ludzie nie byli na to przygotowani i ludzie nie są przygotowani na tego typu obleśne, zdziwaczałe, perwersyjne w pewien obleśny sposób kino. Jest to specyficzne kino, prawda? Dla koleserów? A może tu chodzi o to, że faktycznie tych produkcji jest tak mało i publiczność nie jest za bardzo zaznajomiona z tak, tym tematem. Nie jest zaznajomiona, absolutnie, bo jeśli ktoś jest fanem przynajmniej połowy tych filmów, o których wspomniałem przed chwilą, czyli tej takiej podstawowej klasyki kina exploitation, to zdecydowanie pokocha Inbred. Ale może zacznijmy od początku. O czym jest Inbred? Tak w ogóle. O tej prostej, mówiłeś jak twe widły, fabule. Prolog do filmu jest dość specyficzny. Ale w fajny sposób został obrócony. Dokładnie. Aczkolwiek pierwszy kontakt z filmem, czyli ta dziwna scena na początek i to drażniące oczy CGI zabolało. I mówię, o kurde, będzie źle. Ale... Ale zaraz potem nastąpiło pierwszy wyjaśnienie. Patent. No. Pierwszy, absolutnie pierwszy patent w filmie. Nastąpił już po pierwszych 5 minutach. I to taki bardzo przyjemny patent. Po czym... Powrót do rzeczywistości. Standardowa fabułka, czyli van, który przemierza jakieś bezdroża. Tak. Z grupką nastolatków. Tak. Dwójka dorosłych, czwórka nastolatków. Są to młodociani przestępcy. I dwójka ich opiekunów. Wyjeżdżają na dzicz. Tak, żeby poddać się pracom społecznym. Nagle na środku pola jest cmentarzysko wagonów. Starych wagonów kolejowych. Skąd oni je tam wzięli? Mega patent! Mega patent! No plus fakt, że pracami społecznymi jest opierdalanie ich z miedzi. Rewelacja. Kupuję temat. Od razu. Co się okazuje dalej? Widzą dym. Ten dym to jest palona koza. Hardcore. I może dlatego film zbiera tak niskie oceny, gdyż... są pokazane. Ludzie nie są przyzwyczajeni do takich hardkorów, jakie tu już zaczyna wprowadzać Alex Chandler. Pojawiają się redneki, dochodzi do konfliktu pierwszego, srogiego, w którym pada chociażby zdanie, jeśli dobrze pamiętam, brzmiało to tak. To twoja twarz, czy szyja się zesrała? Albo co robimy? Nic nie robimy. Rozpierdolmy wszystko. Tak jest, jest tego dużo, naprawdę. Naprawdę jest w czym wybierać. Jest, absolutnie. Jeden z podopiecznych grupki młodocianej zostaje uszkodzony. Zraniony, nazwijmy to w ten sposób. Ląduje w barze. No i od tego momentu... Tam dostaje środki przeciwbólowe. Zapamiętajcie, tak najlepsze środki w życiu... Najlepsze środki przeciwbólowe w Anglii. Tak jest, i to nie jest CGI. Nic. I od tego momentu, jak startuje gore, jak startują patenty, jak redneki zaczynają swoje show, dla mnie oklaski do samego końca. Za cały film. Absolutnie. Powiedz, zaskoczyły cię te patenty. Zaskoczyły mnie jak cholera. Bo zaskoczyły. Powiedzmy sobie tak. Redneki nie łapią ludzi tam po to, żeby ich zjadać, po to, żeby się na nich wyżywać seksualnie. To już było! Alex Chandon idzie dalej. Redneki umilają sobie czas, brak kablówki, czym? Pewnym specyficznym show. Coś na zasadzie jakiegoś zwyrodniałego redneckiego cyrku, któremu przewodzi barman z brudnej dziury. No i zaczynają się zabawy z koniem, który swoimi racicami depcze tu i tam. Ja dzięki temu filmowi wiem, do czego można w pozytywnym sensie wykorzystać szparagi, bo nienawidzę szparag. Moja scena ze szparagami i marchewką. Uuu, ludzie, pilnujcie się. No, ale mało tego. Zapewne większość z was jeszcze pamięta, bądź też nadal nie jest jeszcze podłączona do kanalizy, jak to przyjeżdża sraj pompa i wyciąga wszystkie brudy z waszego podwórka, z szampa. Więc wyobraźcie sobie taką mniejszą wersję sraj pompy. Dołączonej do dystrybutora paliwa. Tak jest, która zostaje, której rura... Może zostawmy to, niech się domyślą. Dobra. Powiem wam, a najlepiej obejrzą. Ja do tej pory nie mogę uwierzyć to, co się z tą sraj pompą stało. No tak. Nie ma co przedłużać, mi się wydaje. Pędźcie własny bimber do tego filmu, zdecydowanie. Gdyż to, co się później dzieje, grupa redneków, która wychodzi na polowanie w zwolnionym tempie, a do tego wszystkiego przygrywa sobie na banjo, albo w pewnych momentach przerywa polowanie, tylko po to, żeby sobie na chwilę potańczyć przy banjo, to jest bezcenne. To są bezcenne chwile 10. muzy. I szczerze, Alex Chandon
obecnym czasie dokonał tego, czego większość reżyserów nie jest w stanie dokonać. Jak dla mnie, zrobił film cholernie oryginalny. I kończący się przede wszystkim happy endem. A dla kogo, to już wyłącznie... Tak jest, zdecydowanie. Wasz. A więc zdrowie, Przemysław, za wszystkich redneków tego świata. To go! Eba, gum! They pulled out father's check and chopped off all his legs!